Pierwszy odcinek w 2003 roku. Patryk Sobotka oraz Hubert Kucharek. Witamy w kolejnym odcinku projektu Masaż. Dzisiaj relaksacja pozometryczna, w skrócie PIR, dwa mięśnie, świetna metoda na rozciąganie, dużo lepsze niż klasyczne rozciąganie, które jak się okaże jest słabe, jeżeli je wykonujemy krócej niż 30 sekund. Nie opłaca się po prostu. Dzisiejszy odcinek będzie zresztą rekordowo krótki, tak przynajmniej nam się wydaje. Pierwotnie odcinek miał poprowadzić Rafał, którego znacie z masażu kamieniami, a niestety Rafał nie mógł się pojawić w tym odcinku, ale zobaczycie go za tydzień. Czyli za tydzień masaż kamieni głębokich, a teraz zapraszamy na PIR. Miłego oglądania, czołówka. Dzisiaj zajmiemy się relaksacją pozometryczną, czyli w skrócie PIR-em. Relaksacja pozometryczna jest to świetny sposób na rozciąganie mięśni, który działa zgodnie z mechanizmami, jakie zachodzą w tych mięśniach. Do tego relaksacja pozometryczna jest dużo lepsza niż klasyczne rozciąganie, ponieważ oprócz mięśnia, który rzeczywiście będziemy rozciągali i na którym pracujemy, będziemy działali także na jego antagonistę, czyli mięsień, który wykonuje zupełnie inną czynność. Jest to tak zwane hamowanie antagonistyczne. Dodatkowo w klasycznym rozciąganiu występuje tak zwany odruch na rozciąganie. Jest to nic innego jak napięcie mięśnia, które chroni go przed zrywaniem i szkodzeniem. Czyli powiedzmy, my sobie rozciągamy mięsień, a ten mięsień, żeby nie doszło do żadnego urazu, napina się. Czyli tak naprawdę my chcemy mięsień rozciągnąć, a mięsień się napina i nie pozwala. Odruch na rozciąganie trwa około 30 sekund. Czyli różnego rodzaju klasyczne rozciągania, które trwają mniej niż 30 sekund, nie mają żadnego sensu. PIR tak naprawdę omija ten odruch na rozciąganie, przez co sprawia, że praca jest dużo skuteczniejsza. I tak, my dzisiaj zajmiemy się PIR-em na dwóch przykładach. Zrobimy sobie część wstępującą mięśnia czworobocznego oraz mięsień biodrowo-lędźwiowy. Samą relaksację pozometryczną można używać na wiele sposobów. Po pierwsze, wykonuje się ją wtedy, gdy mięśnie są napięte i zmniejszona się ruchomość w stawach. Dodatkowo można wykonywać przy wzmożonych napięciach mięśni oraz przy różnego rodzaju bólach mięśni i tak zwanych punktach spustowych, czyli punktowej bolesności tkanek miękkich. Jest także coś takiego jak autorelaksacja pozometryczna, czyli niektóre mięśnie sami będziemy mogli sobie rozciągać. I ogólnie polecam, ponieważ jest to metoda dużo skuteczniejsza niż klasyczne rozciąganie, aczkolwiek zajmuje troszkę więcej czasu. I tak, sam PIR będzie składał się z trzech punktów. I podczas gdy my już będziemy to wykonywali, wy zobaczycie, pojawią się te punkciki też opisane. Ok, i zajmiemy się teraz częścią wstępującą mięśnia czworobocznego. Ok, relaksacja pozometryczna mięśnia czworobocznego, części wstępującej po stronie lewej. Ten mięsień mamy w tym miejscu. Mięsień ten wykonuje podczas napięcia rozgięcia głowy w swoją stronę, czyli w stronę lewą. Czyli rozciągając go, będziemy wykonywali zgięcie w stronę prawą. I tak, w pierwszym punkcie my wykonujemy zgięcie, bierne zgięcie, pacjent nam nic nie pomaga, do granicy wystąpienia maksymalnego rozciągnięcia i delikatnego bólu w części środkowej tego mięśnia. Jest? Ok. To jest punkt pierwszy. Następnym punktem jest stawianie mi oporu, czyli skurczu izometrycznego, czyli tutaj osoba masująca będzie robiła ruch zgięcia głowy w stronę lewą i wszystko będzie to robiła na wdechu, czyli wdech i napięcie mięśnia i ok, robimy delikatne, to nie musi być silne napięcie i będzie to trwało około 10 sekund, wszystko na wdechu, po tych 10 sekundach rozluźnienie i wydech oraz pogłębienie mojego ruchu w stronę prawą. Zobaczcie, ile tutaj rozciągnęliśmy ten mięsień bez żadnego bólu. I teraz powtarzamy to. Całą relaksację pozometryczną powtarzamy kilka razy, przynajmniej 3. I zaczynamy już od tego miejsca, w którym jesteśmy. Czyli teraz znowu wdech i delikatne napięcie. Ja oporuję i jest taka równowaga. I wydech, ok. Zobaczcie, ładnie tutaj zrobiliśmy sobie. I tak to wygląda, żeby jakaś była równowaga. Zrobimy to jeszcze po drugiej stronie 2 razy. Czyli znowu szukam maksymalnego rozciągnięcia do granicy bólu. Powiedz, kiedy będzie? Ok. Dobra. I teraz oczywiście wdech i napięcie izometryczne, czyli w drugą stronę go przekręcasz. Dobra, delikatne napięcie jest. Trwa to około 10 sekund. Wszystko na wdechu. I teraz rozluźnienie i wydech, a ja pogłębiam ten ruch delikatnie.
aż do wyczucia znowu maksymalnego napięcia. Nie przekraczam granicy bólu. Dobra. I teraz znowu stawiasz mi opór i robisz to wszystko na wdechu. Około 10 sekund. Rozluźniasz i wydech. Ok. Super rozciągnięty mięsień. Dobra. Tak wyglądała tutaj relaksacja poizometryczna części stępującej mięśnia czworobocznego. I już znacie mniej więcej mechanizm, znacie te trzy punkty, które się teraz pojawiają. Możesz sobie je wypunktować. I na zasadzie tych trzech punktów tak naprawdę można zrobić relaksację poizometryczną każdego mięśnia. Trzeba wiedzieć tylko, jaki ruch ten mięsień wykonuje, jak go rozciągnąć i stosować się do tych trzech punktów. Wam jeszcze pokażemy, jak tę relaksację wykonać na przykładzie mięśnia kończyny dolnej, na przykładzie zginacza uda, mięśnia biodrowo-lędźwiowego, no oraz też będą brały udział inne zginacze stawu biodrowego. Dobra. Relaksacja kozometryczna mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Pozycja urzędniowa. Siadamy na brzegu samym tam stołu do mazurczej leżanki. OK. Przyciągamy obie nogi do klatki piersiowej. Dobra. I teraz tak. Ja będę rozciągał nogę lewą, także stabilizuję tutaj stopę. Osoba przyciąga maksymalnie nogę klatki piersiowej po to, żeby ustabilizować kręgosłup lędźwiowy. A my zajmujemy się rozciąganiem nogi lewej. I teraz tak. Kolano pcham do dołu w celu rozciągnięcia mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Damian mówi, że już. Dobra. I teraz on wykonuje ruch zgięcia w stawie biodrowym, czyli podnosi tą nogę do góry. Napięcie. I w tym czasie oczywiście wykonuje wdech. Będzie trwało około 10 sekund. Pełen wdech. A następnie rozluźnienie. OK. Tutaj starczy? Dobra. Widać, już czuć delikatne ból i napięcie. I teraz znowu. Oporujesz, skurcz symetryczny na wdechu, rozluźnienie i wydech. OK. Dobra. Znalazłem tutaj napięcie. I teraz ostatni, trzeci raz. Robimy sobie 3 razy, takie przynajmniej powinno być. Napięcie już czuję. I rozluźnij na wydechu. OK. Zobaczymy jeszcze raz, ile tutaj wyjdzie. Czyli jeszcze raz teraz. Napięcie. I rozluźnij na wydechu. OK. Dobra. Możemy tutaj przeciwstawić sobie tę siłę jeszcze. Czyli teraz pchnij nogę do dołu. OK. Pchnij. Dobra. OK. To była relaksacja poizometryczna na przykładzie dwóch mięśni, biodrowo-lędźwiowy oraz inne zginacze stawu biodrowego oraz część stępująca mięśnia czworobocznego. Jeżeli ta metoda Wam się spodoba, nie słyszycie się o niej wcześniej, możecie to oczywiście nas napisać, podyskutować sobie, jak to robić na innych mięśniach. A jeżeli dużo osób to napisało, że zainteresowało Was to, to możemy oczywiście w jakiejś tam niedalekiej przyszłości nagrać kolejny odcinek albo jakiś dodatek, żeby pokazać relaksację na innych mięśniach, które tam byście sobie wybrali. Koniec! To by było na tyle w tematyce piru. Jeśli chodzi o mięsień biodrowo-lędźwiowy, dzisiaj nawet możliście sobie zobaczyć, jak dużo ta noga poszła w dół przy tej metodzie. Jak mówiłem, dużo lepsza metoda niż klasyczne rozciąganie. No, Damian już prawie szpagat teraz robi. Dużo mu nie brakuje. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli Wam się spodoba, a tam tutaj chcielibyście zacząć więcej mięśni, to piszcie do nas i my postaramy się coś z tym zrobić. A to było na tyle. Tak, nie będziemy przeciągać odcinka, który bo i tak, zapowiedzieliśmy, miał być krótki, dlatego nasza wysiłka wróci, że będzie krótka i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku w piątek. Mamy nadzieję, że z masażem tkanek głębokich, który poprowadzi dla Was Rafał. Ale z jakim mięśniem to jeszcze nie wiemy. To jeszcze się składa.